Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was, moi drodzy, w kolejnym materiale World of Warships. I dzisiaj podyskutujemy sobie na temat tego, jak wyglądają obecnie bitwy rankingowe z udziałem okrętów podwodnych, czy to jest pomysł dobry, czy nie, i jak te okręty się w tych bitwach prezentują, czy są użyteczne, czy nie. Także taka pogadanka, którą będę wam tutaj przedstawiał z wykorzystaniem bitwy, którą grałem właśnie w trybie rankingowym. Jak widzicie, mamy tutaj dwa okręty podwodne na stronę. Tier 6, jak doskonale wszyscy wiemy, i zobaczymy, jak ta bitwa tutaj wyglądała. Więc tak, warto zacząć od tego, że Wargaming uznał, że bitwy rankingowe są najbardziej zbliżone do bitew randomowych. Chyba nawet nie muszę przypominać o tym, że informacje, jakie uzyskiwałem od Wargamingu na temat tego, dlaczego rankingówki wyglądają tak, a nie inaczej, to już jest pewnie wszystkim znane, ale jeżeli ktoś nie, no to Wargaming nie chce, żeby tryb rankingowy był faktycznie trybem rankingowym, tylko to są takie hardkorowe randomy. To są odpowiedzi, które ja dostałem od Wargamingu i raczej system gwiazdek i tam innych takich rzeczy, po prostu wspinania się bardziej po drabinie rankingówek zostanie niezmieniony, gdyż tak. Coś takiego daje po prostu możliwość osobom, które wcisną 4 razy W i zginą jak gówno na pierwszym lepszym kapie, daje możliwość po prostu pójścia nieco wyżej w tych rankendach, a nuż może właśnie drużyna wyciągnie, a potem padają teksty, że gość nie żyje w drugiej minucie i może wygramy, chociaż nie wiem, nie? Bo już jest, tutaj mamy 7 na 7, więc robi się 6 na 7 na samym początku bitwy, także tutaj mamy Monagana, spójrzcie, że on sobie tutaj płynie w kierunku kapa C i on będzie tutaj taką pierwszą ofiarą. Gościu w wygranej bitwie ugra 300 bazowego expa, także no raczej tam nie poszaleje i to jest tyle jego wkładu, ale gwiazdkę dostanie, bo bitwę się udało wyciągnąć. Czy wprowadzenie tych okrętów do bitew rankingowych to jest dobry pomysł? Jeżeli patrzymy na to ze strony Wargamingu, to jest pomysł dobry, bo jeżeli mamy oddzielny tryb, w którym gracze testują takie nowe okręty, no to tam raczej nikt nie gra na poważnie, po prostu chce zobaczyć, jak to działa, bawi się, nie za bardzo przykłada uwagę do tego, jakie wyniki osiąga. A jeżeli wrzucamy takie okręty nowe do bitew, gdzie mamy jakieś tam określone nagrody za to, że wygrywamy te bitwy, no to każdy będzie się troszeczkę bardziej przykładał do tego, żeby te bitwy jednak wygrywać, i będą się starali ludzie wykorzystywać te okręty podwodne we w miarę sensowny sposób i po prostu będą pokazywali, co te okręty są w stanie zrobić. Teraz pojawia się pewien problem dla mnie. Ja bardzo lubię grać na krążownikach i na krążownikach ostatnio gram bardzo dużo. Co prawda z różnymi efektami, no ale powiedzmy, że jest to moja klasa taka koronna. W tym momencie na tierze 6, z tego co się orientuję, bomby głębinowe do walki z okrętami podwodnymi mają 2, może 3 krążowniki na tym tierze, a jest ich całkiem sporo. Jak widzicie, tutaj płynę sobie na Makarowie, także takim radzieckim Nurbergu czy Konigsbergu, no faktycznie w każdym razie to jest ta radziecka premka, na którą wszyscy płakali, bo to jest w zasadzie odpowiednik drzewka, znaczy okrętu drzewkowego. Ale przy takim stylu gry, jaki tutaj mamy do zaprezentowania i w takich okolicznościach, w jakich gramy, no to warto jednak, żeby mieć jako taki reload. Myślałem, że zrobię ten film w formie właśnie recenzji Makarowa albo Degrasse, ale Degrasse akurat w tym filmie jakoś nie zostanie wykorzystany, więc jest Makarow, ale chyba nie będę tutaj się kusił o to, żeby recenzować okręt drzewkowy, no bo w sumie to nie o to chodzi. Ale kontynuujmy rozmowy o okrętach podwodnych. Także Wargaming zbierze na pewno dużo bardziej wiarygodne dane, jeżeli chodzi o możliwości okrętów podwodnych, ale trzeba wziąć na to jedną poprawkę. Mamy tutaj tier 6, więc to nie jest tier, gdzie rejestrujemy się i w ciągu jednego dnia jesteśmy na 6 tierze. Może jeżeli zainwestujemy w tą grę jakieś tam jakąś pulę pieniędzy, no to wtedy jesteśmy w stanie się szybko na tą 6 dostać, bo dokupimy free expa, dokupimy dublonów i takich tam innych rzeczy i szybko na 6 wejdziemy. To tak. Ale na ogół to już jest tier, który no minimalnego chociaż ogrania wymaga. A tutaj w zestawach w zbrojowni można taki okręt dostać i to dosłownie każdy. Zakładam nowe konto, wchodzę do zbrojowni, losuje mi 2 okręty tieru 6, mam 2 bitwy na koncie, jestem na rankingówkach, nie? Także no to troszeczkę na pewno zaburzy odbiór tych okrętów. Pojawiły się one wcześniej i był do nich dostęp w bitwach kooperacyjnych, przepraszam, i można było sobie spróbować, jak te okręty w ogóle funkcjonują, jak tego używać i czego tym nie robić, żeby za szybko nie zginąć, więc pewnie ktoś tam sobie troszeczkę to ogrywał. Ale no, patrząc na to ze strony naszej, czyli graczy, wprowadzenie tych okrętów do rankingówek to jest fatalny pomysł.
No ale WG ma to w dupie. Ona, WG ostatnio takich rzeczy wprowadza dużo, bo no, patrzy na nas raczej jako na portfele, niż jako bazę graczy, która jest w stanie stworzyć jakieś tam sensowne community czy coś tego typu. Ważne, żeby hajs się zgadzał. A wprowadzenie okrętów podwodnych do gry w jakiejkolwiek postaci wiąże się z ogromnymi zyskami, bo jest rzesza ludzi, którzy na te okręty podwodne czekali. I no jak mamy nową klasę, to możemy tworzyć w niej nowe premki. I to jest kopalnia pieniędzy, której Wargaming przepuścić sobie nie może. Także nie liczcie na to, że nawet gdyby testy wypadły totalnie do dupy, to te okręty zostaną wycofane, bo to kosztowało dużo pieniędzy, żeby to zrobić. I zajęło dużo czasu, żeby to zrobić. Nie ma nawet takiej opcji, żeby te okręty zostały wycofane. Oczywiście, jeżeli będziecie dawać feedback taki, że wam się nie podoba i ogólnie, to WG wam powie, że a my mamy lepszy dostęp do informacji, mamy szersze spektrum porównania, no to wy gówno wiecie, a my wiemy lepiej i ludzie są zadowoleni, tak jak w przypadku było reworku lotniskowców. Bo wiadomo, że WG jak chce mieć feedback, to chce feedback pozytywny, a nie jak coś krytykujemy tutaj jako społeczność, więc co byśmy nie mówili na ten temat, to raczej efektów nie osiągniemy. Ale teraz przejdźmy do tego, jak te okręty podwodne się w grze spisują. Czy taka klasa jest tutaj w tej grze potrzebna? Moim zdaniem absolutnie nie. Ja jestem z obozu przeciwników tych okrętów World of Warships, bo oni tutaj totalnie nie pasują do tego, jak wygląda ta gra w obecnej formie. I okręt, który jest zanurzony, nie możemy z nim walczyć w żaden sposób. On się za chwilę wynurzy, będę mógł do niego strzelić, jak osiągnie jakąś tam głębokość, no niby logiczne, nie? Bo w jakimś tam obszarze tej wody te pociski detonowały i zadawały przeciwnikowi obrażenia, ale w sytuacji, kiedy jesteśmy, kiedy przeciwnik jest zanurzony na tym okręcie podwodnym, to my nie możemy zrobić mu absolutnie nic. Także wydaje mi się, że to jest średnie, ale całe szczęście Wargaming w swojej wspaniałej myślności wpadł na to, że okręty podwodne, żeby przejąć kapa, muszą się wynurzyć. Spod powierzchni nie można kapować i to jest w miarę rozsądne rozwiązanie, bo nie mielibyśmy żadnej kontry, jeżeli gramy na przykład krążownikiem. Nie wiem, jak to wygląda na wyższych tierach. Powiem wam szczerze, nigdy nie interesowałem się tym, jak ta rozgrywka będzie wyglądała na okrętach podwodnych i jak z nimi walczyć za bardzo, więc też nie orientuję się, jakie uzbrojenie dysponują, znaczy jakim uzbrojeniem dysponują okręty na tierach wyższych w sytuacji, kiedy przyjdzie walczyć z okrętem podwodnym. Możliwe, że tam będziemy mieli większy asortyment i na większej liczbie okrętów będziemy mogli z tymi okrętami podwodnymi powalczyć, bo akurat zatopienie okrętu podwodnego, kiedy mamy te bomby głębinowe albo naloty, takie pancerniki, nie jest jakimś wielkim wyczynem, po prostu trzeba w odpowiednim miejscu się znaleźć i odpowiednio z tym okrętem walczyć. Tutaj zobaczycie, jak Makarowem walczę sobie z okrętem podwodnym na kapie 1-1, bo ja tutaj zostałem sam i to było w zasadzie w moich rękach to, jaki ten wynik tej bitwy będzie. Widzicie tutaj, że wykorzystuję nasz okręt podwodny do tego, żeby spotować. Chowam się za wyspę i będę sobie tutaj ostrzeliwał pancernik, który już dosyć sporo HP stracił. Korzystam tutaj z zasięgu i z tego, że dosyć szybko to ładuje wszystko. Przyszedł mały człowiek, więc pewnie będzie zaraz słychać. Więc jak dla mnie okręty podwodne wprowadzone w takiej formie do tej gry nie są absolutnie potrzebne wcale. Że w takiej formie okręty podwodne, powiem wam szczerze, nie są potrzebne w tej grze, ale już na pewno nie w takich trybach. Gdybyśmy mieli na przykład okręty podwodne do wyboru w jakimś trybie, na przykład w trybie operacji, w trybie konwojów czy innych tego typu rzeczy, wtedy rozumiem, że takie okręty miałyby rację bytu, no bo okręty podwodne historycznie za bardzo raczej w otwartych starciach nie brały udziału, one zajmowały się głównie atakowaniem konwojów i coś tam słyszałem, że właśnie tego typu tryb ma się w grze pojawić i w tym momencie to byłoby w miarę sensowne, gdyby te okręty były jako oddzielny tryb, gdzie możemy ten tryb sobie wybrać i wtedy mamy przygotowany do niego okręt. A jeżeli po prostu gramy taką bitwę, jaką gramy teraz, gdzie Wargaming powiedział nam już, że nie planuje wprowadzać większej liczby okrętów do bitew, no to zaczyna się robić pusto. Mamy sobie, moi drodzy, jeden lotniskowiec, w najgorszym wypadku dwa. Mamy sobie dwa lub trzy okręty podwodne. Mówię o randomach teraz, nie o bitwach tutaj rankingowych. I robi się okrętów powierzchniowych, takich konwencjonalnych, 9. No to trochę pusto, biorąc pod uwagę...
biorąc pod uwagę to, że mapy są dosyć duże, będzie to dosyć nudna rozgrywka, ale swoją drogą nowe mapy też by się przydały, także tutaj pokażę wam, jak wyglądało moje starcie z okrętem podwodnym. To już są ostatnie minuty bitwy, także powoli będę kończył swoje wywody. Mam tylko hydro, nie mam możliwości zaatakowania tego okrętu bombami. On sobie gdzieś tutaj krąży, z kapa na kapa. Ja sobie przejmę, przewagę punktową mamy, także teoretycznie jestem w lepszej pozycji w tym momencie. Mamy dwa kapy, on gdzieś tam siedzi sobie na A. Trafienie sonarem, trafienie kolejne sonarem i w tym momencie, gdybym dostał torpedy, to mógłbym to dosyć mocno odczuć, bo te torpedy, jeżeli trafiają, to trafiają dosyć mocno, ale z tego, co się orientuję, bo pamiętam, że grałem dawno na tych testach, no to powiem wam szczerze, że trafienie nie było aż tak proste, jakby się mogło wydawać. I tutaj mamy ostatnie sekundy bitwy, starcie z okrętem podwodnym z wykorzystaniem artylerii, bo on ma rozładowane baterie, czy tam akumulatory, jak to się tam nazywa, i musi być na powierzchni. Zanurza się, torpedy nie trafiły, bo zostały puszczone w sposób konwencjonalny, moje też mu nic nie zrobiły. No i pozostałe torpedy, które wypuścił ten okręt, już we mnie trafić nie mogą, bo są nieoznaczone. No i pozostaje poczekać, aż okręt się wynurzy, bo nie zabraknie mu tego tam napędu, czy jak to tam się nazywa u nich, akumulatorów chyba. Musi się wynurzyć, dużo HP mu nie zostało, więc pozostaje tylko dokończyć dzieła i mamy wygraną bitwę. Na szczęście były to ostatnie sekundy i mógł mnie tymi torpedami trafić, ale to jest wszystko. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.